Dostosowanie się do zmieniających regulacji prawnych i wykorzystanie pełni możliwości systemów informatycznych to fundament dla przyszłego rozwoju e-zdrowia. Taki wniosek nasuwa się po piątej jesiennej edycji konferencji Nawigator e-zdrowia zorganizowanej przez Camsoft. Jakie jest nasze podejście, dokąd my zmierzamy, na czym polega pomysł oraz co my widzimy jako taką unikatową wartość, którą Camsoft może zaoferować, wykorzystując wiele różnych rozwiązań, które dostarczamy nie tylko rynkowi farmaceutycznemu, ale również rynkowi medycznemu. Trzydniowe wydarzenie było okazją, aby poznać m.in. nowe zasady realizacji recept, dowiedzieć się, jak przygotować się i dlaczego warto wdrożyć centralną rejestrację oraz poznać szczegóły narzędzi wspierających opiekę farmaceutyczną. Podczas konferencji zaprezentowano także szczegóły rozwiązania, które ma wspomóc placówki ochrony zdrowia we wdrożeniu krajowego systemu e-faktur. My wytwarzamy te rozwiązanie integracyjne PharmaID EXF, które z jednej strony potrafi rozmawiać z krajowym systemem e-faktur, wymieniać dokumenty, zlecać coś tam do wykonania, dowiadywać się o statusach przetwarzania tych zleceń w krajowym systemie e-faktur, a z drugiej strony bardzo głęboko integruje się właściwie ze wszystkimi naszymi systemami. Sporo uwagi poświęcono także rozwiązaniom mobilnym. Zaprezentowano m.in. nową wersję aplikacji KS Aptix, która ułatwia m.in. kompletację leków w aptece oraz weryfikację dostaw. Z kolei aplikacja Wizyta Mobilna z rozpoznawaniem mowy pozwala dyktować wywiad i badania, które automatycznie zmienia w tekst, eliminując potrzebę ręcznego wpisywania informacji. To szczególnie przydatna funkcja dla lekarzy, pielęgniarek i położnych realizujących wizyty poza swoimi placówkami. Konferencja to także warsztaty z praktycznego wykorzystania rozwiązań Camsoft. W 13 blokach tematycznych uczestnicy na żywo mogli poznać najnowsze funkcje systemów KSPPS, KS Somet, Serum czy KS Apteka. Podczas tej części konferencji można było dowiedzieć się m.in. jak prosto i efektywnie podnieść jakość obsługi pacjenta, jak skutecznie zarządzać terminarzem w przychodni, a także poznać najnowsze zmiany w systemie aptecznym wprowadzone w ostatnim półroczu. Nawigator e-zdrowia to wydarzenie, które zgromadziło ponad 2000 uczestników w ramach 14 godzin warsztatów i prezentacji. Z 20 prelegentami na czele jest to największe wydarzenie online organizowane przez Camsoft, przyciągające pracowników oraz menadżerów przychodni, szpitali i aptek. A kolejna edycja Nawigatora już na wiosnę.